Cześć! Lukrecja i Wiktoryna tak troszeczkę dokonały fuzji i tutaj widać bardzo dobrze, jak podobne są z twarzy, bo oprócz koloru oczu to aż tak dużo się nie zmieniło. <grych> w każdym razie Lukrecja ma urodziny, teraz zaraz już, już się prawie buzuje, więc musi sobie zrobić tort. No i musimy też ogarnąć w końcu tego Aureliusza, ostatecznie. Rozdzielicie się? Ok. Ciasto świąteczne, proszę bardzo. Nie gadamy z Drago. Nie teleportujemy się. Wika typowa kociara ogląda coś w telewizji i jednocześnie gada z kotem. Już się buzujesz? Jeszcze nie, ale już momencik. Eee, no tak, świeczki urodzinowe to jest zawsze problem. Bardzo proszę i proszę sobie siknąć, i proszę sobie dmuchać. Nadal się nie buzuje, ale już jest śpiąca trochę i jest w pół do ósmej. Artemon, czy ty zamierzasz coś robić kiedyś? Czy ja mam wolną wolę wyłączoną. Halo. Wyłącz wolną wolę dla wybranego Sima. Czemu nie? No dmuchaj. No znowu się łączy z kimś. No. Widzę, że nową pasję odkryłaś. No. Jezus, jaki hałas. Co nam się tu wylosuje? Uwielbia naturę. Już trochę było chyba tego uwielbiania natury. No zasadniczo Dominik miał. Tak mi to nie do końca pasuje do Lukrecji. Najwyżej się cofnę. Dziecie wysp. Oh jas! Yes. Były takie propozycje w komentarzach, żeby chyba, żeby dać jej tę cechę, bo w końcu miała te urodziny na wyspie i tak dalej, mogłaby trochę się zafascynować tym, więc to, no, w sumie nawet może być. Co właściwie to oznacza? Czują duchową więź z wyspami Sulani, aktywnie uczestniczą w ich kulturze, przestrzegając wyspiarskich tradycji. Mogą też przyzywać potężne żywiołaki i korzystać z ich błogosławieństw, lub ponosić konsekwencje ich nieprzychylności. Aha, okej. Okay. Um, no dobra. Nie wiem, czy Lokrecja będzie się wyprowadzać. Jeszcze nie podjęłam tak do końca tej decyzji, um, ale jeśli będzie się wyprowadzać, no to pewnie do Sulani się wyprowadzi. Także, no, będzie to miało sens. Na razie nie będę za bardzo zmieniać jej wyglądu. Może troszeczkę ją edytuję. Ale dlaczego ty tojesz zamiast tego tortu? No dobrze. Um, troszeczkę ją edytuję, może między odcinkami, jak yy, się ma. Jak po prostu będzie na to jakoś tam czas. E, a na razie dobrze by było, żeby ten Aurelius się ohajtał z panią Mariczką ale to raczej już jutro będziemy ogarniać. On w sumie kariery za bardzo nie ma, a dobrze by było um, jakieś samo zatrudnienie mu zrobić. Fajnie, że na zdjęciu mi się Andrzej pojawił, bo przełączyłam z Sima i teraz nie wiem, czy to by się Andrzejowi zrobiło, czy to jest jakiś błąd dziwny. Weź jeszcze raz i nie będę przełączać. Wybitny wokalista. Będzie pasować zarówno do kariery zespołu, jak i solowej. Więc spoko. Akurat jak mu ustawiłam, to utracono poziom sławy, świetnie po prostu. Dobra, dawaj te. Dawaj story. Razy trzy, klasycznie. I chyba z powrotem masz gwiazdkę. No właśnie, dobrze. Bardzo mi się podoba to, że te powiadomienia o celebrycie takim, który utracił poziom sławy i wrócił jakby na ten poprzedni poziom, że one nie są takie same jak wtedy, kiedy po raz pierwszy zdobywa się tę gwiazdkę. W poprzednich częściach raczej zazwyczaj tak było. Nawet nie tylko w odniesieniu do bycia celebrytą, ale też różnych innych rzeczy, tak? Że coś się przestało robić, i potem się zaczęło znowu robić, i dokładnie to samo powiadomienie się pojawiało, tak jakbyśmy to robili po raz pierwszy. A tutaj nie. Tutaj mamy, że odbił się od dna i że udało mu się powrócić do życia celebryty, i tak dalej, tak dalej. Więc to jest takie całkiem, no, przyzwoite. Szanuję. Oho. Właśnie się zdziwiłam, dlaczego Andrzej wstał w środku nocy. No to właśnie dlatego. Bo ja też tak wstała, jakby coś jej się tam przypomniało, a tu, no niestety, wstała i. I Beka. No nie. O, oh, Boże, ci Simowe są tak po prostu czasami totalnie nieempatyczni. Tacy po prostu klules, że. <śles> o nie, ale y, poprawiła mi humor, bo y, było mi trochę bardziej smutno niż przypuszczałam, że będzie, więc dzięki, Beatrycze. Ej, a Awika jest w pracy! No, nie wytrzymam. No, co, ale żeś sobie moment wybrał, Andrzej. Jak ona miała być świadkiem śmierci i nie będzie świadkiem śmierci, jak jest kurde w robocie. No co? Jak coś to Beatrycze jeszcze chwilę. Jeszcze, jeszcze trochę. Ona aktywna, dużo ćwiczyła, po prostu obsesję miała na punkcie ćwiczeń, i chociaż jest taka korzyść z tego, że będzie długo żyć. A Lucrecja niech się obżera w środku nocy. A tort nie schowany. A ten, ten. Projekt to już nie jest ci potrzebny w sumie. Czy każdy sim ma stertę ubrań Artemona w wyposażeniu. <grymne> nie ma oglądania telewizji. No to teraz jak oni są tacy smutni, to ja nie wiem, jak my ten ślub zrobimy. O kurczę, jakaś śreżoga tutaj leci, ej. Bo już tak jest. Yy, taka godzina, że bardziej już taki wschód trochę. Co tam znowu za. Jakieś dźwięki niepokojące. No i tutaj takie, takie promienie jakby przenikają. I tak raz to widać, raz tego nie widać. O! Migocze sobie tutaj. O, fajnie, fajnie. Bardzo fajnie to wygląda. O nie! To znaczy, że Andrzej nie doświadczy ślubu żadnego ze swoich dzieci. Ale to smutne. A co no się myśli? Czy on znał go w ogóle? Nie, Borysa nie. Znaczy, Wika miała okazję w miarę mieć jakiś kontakt z Borysem, ale no, bliźniacy to absolutnie. Niestety nikt nie ma, nawet Wika nie ma takiej relacji z Fryderykiem, żeby, żeby to kojące przytulenie zrobić. Także to, to nie jest opcją dla nas. I wskaźnik klasterowy będzie taki niebieski? Ojej. Nie, czerwony. A podobno jest według emocji. To negatywne emocje się nie liczą, ale dyskryminacja. temon. Proszę to sprzątnąć. No, chyba damy sobie jeden dzień e, i jutro może ten ślub dopiero zrobimy. Kurczę, no bo trochę głupio tak zaraz na następny dzień brać ślub po pogrzebie. Jakby to się wszystko wydarzyło odwrotnie, no to wtedy spoko, bo nikt się by tego nie spodziewał, no ale tak to troszkę. No troszkę jest to nie na miejscu. No dobra, skoro Lukrecja skończyła już szkołę, to można pomyśleć o jakiejś karierze dla niej, ale właśnie um, nie do końca coś mi przychodzi do głowy. Myślę, czy nie skorzystać z tej nowej cechy, właśnie, że jest tym dzie dziecięciem wysp, i czy może na razie jej nie dać tej kariery rybaczka, ale to fajnie brzmi. <gry> Mogłaby być ekologiem, ale ekolożką znaczy się. Była myślę, żeby Artemon był tym ekologiem, ale jakoś tak. Nie do końca mi to pasuje. On nie jest jakąś specjalnie dobrą osobą, więc tak. No, nie wiem. Może niech Lukrecja będzie opiekunką do dziecka, jak jest taka infantylna. Nieważne, że jest najmłodsza z rodzeństwa i nie miała w ogóle do czynienia z dziećmi. Pamiętam, że w karierze kulinarnej jest y, chyba stanowisko cukiernik w którymś momencie, jak się jest w tej ścieżce kucharskiej, albo może nawet to jeszcze jest przed wybieraniem ścieżki. I to by fajnie pasowało do Lukrecji, ale w zasadzie tylko to jedno stanowisko z całej tej kariery, nie? Więc. Y nie wiem, kurczę. Myślę, żeby może teraz na razie ją zatrudnić tylko w jakimś sklepie z tych prac takich na pół etatu, na wieczorną zmianę, a później się zastanowimy, co innego można zrobić. Też myślę o tej ratowniczce. Tylko, że no, żeby być ratownikiem, to chyba trzeba być w formie. W sensie, no, kondycję może Lukrecja ma spoko, ale jest duża, więc nie wiem, czy. To nie przeszkadzałoby jej trochę w takiej karierze. Chociaż trzeba przyznać, że dosyć dużo pływała. A nie mam jakoś specjalnie zamiaru jej odchudzać, raczej wolałabym, żeby została taka, jaka jest, więc y, tym bardziej chyba ta ratowniczka, tak średnio. No dobra, na razie niech rzeczywiście będzie ten sklep, a później się pomyśli. No, były jakieś głosy, żeby otworzyć jej cukiernię, ale na razie ym, się musimy zająć Aureliuszem i wyprowadzką Aureliusza, tak? Zobaczyć, czy będzie trzeba jakiś, jakiś hajs wydać na to, a pewnie tak. Więc trzeba będzie to jakoś w miarę zorganizować. Lucrecja jeszcze ma czas, jak coś. Yy, już mu minął ten nastrójnik? Trochę popłakał i, i już? No dobrze, to, to wszyscy płaczcie nad tym grobem jak tak ten. Jak tak wam to dobrze dobrze robi. A Becia to w sumie mogłaby pójść spać trochę, bo ona tak w środku nocy wstała. Co to za Hubert? Właśnie przed chwilą wysłał Lucrecji życzenia urodzinowe. Lukrecja... Aha! To, to jest jakiś jej kolega ze szkoły? Chyba tak. Nawet fajny, tylko że już jest to hajtany. O, siema. Kurde, miałam się przebrać, zapomniałam o tym. Jezu, myślałam, że Becia. Ale się zestrałam. A to tylko kot. Boże, jacy oni będą smutni. Ej, a to wtedy... Poczekaj, Wika, chodź tutaj. O właśnie, bądź świadkiem śmierci. Czy to się będzie liczyło? Czy kot to sim? No, nie. O Boże, jak mało simów się zrobiło. Klasyk. Dużo simów, dużo simów, dużo simów, i nagle jest mało simów, i ja zawsze mówię, że jest mało simów. Boże, mam wrażenie, że brzmi jakiegoś psychopatka po prostu, ludzie umierają, a ja beka, co nie? O, nie, ale ja już się tak totalnie przyzwyczaiłam do tego. So, są momenty, kiedy jest mi naprawdę strasznie przykro, nadal, ale są momenty, kiedy mam takie, no okej, okay, kolejny raz po prostu ktoś umiera. Nic nowego. A ten znowu, no nie, nie. Co to, co, co to? Aha, nagetsy sobie wziąłeś, bo. Wika tam robiła jedzenie i już nie ma tego jedzenia. Czy, a, czy położyła. Nie, nie położyła jak zawsze tutaj. Weź porcję. Aha, bo tamto Lukrecja robi sobie tam jakieś wypieki. Czyli rozumiem, że ro robiłaś, gotowałaś, gotowałaś i nie ma tego. To fajnie. Fajnie, dzięki. Dzięki za nic. A Lucia zrobiła tutaj bułeczki bez dodatków. No i jak bez dodatków? Jak ja tu widzę, że są jakieś rzodkiewki. I babeczki z miętową mokką. Super. Czekam na bananowe babeczki. No nie ma. Idź sobie, no. No i nie zaliczyło się bycie świadkiem śmierci. Świetnie po prostu. Simowie mogą utopić się, umrzeć od ognia, z głodu, z powodu bardzo silnych emocji i nie tylko. No, na przykład ze starości, tak jakby normalnie, jak się powinno. Ten. Czyli rozumiem, że Wika musi kogoś zamordować, żeby to się spełniło. <grym> Okej. Okay. Andrzej, dopiero co umarłeś. No i jak ja mam traktować te śmierci poważnie, jak oni zaraz następnego dnia dzwonią do nas? Spytaj o przeszłość. No, powiem ci, Lucrecia, że Drago to ma bardzo bogatą przeszłość. Kto? Beata Czech? Kim jesteś? O Jezu, jaka, jaki budyń w ogóle. Taka typowa twarz wygenerowana. No nie. Rozumiem, że to będzie twoja nowa koleżanka. Okej. Okay. Bardzo mi przykro z, z powodu twojej straty. Jeśli chcesz porozmawiać, wybierz się ze mną na kolację do miejsca bla bla bla. Ehm Ym... No nie, o tej porze to on o trzeciej w nocy by wrócił. O, Beatrycze ma świetną reputację. Ale że, że co zrobiła, żeby to osiągnąć? Rozmawiała z synem? No wielkie osiągnięcie, rzeczywiście. Artemon zrobił smutną rzeźbę i chcę zobaczyć, co to jest. Ojej. No faktycznie. Dobra, Becia jak tak ma dużo energii, bo spała w ogóle. No, rozregulował jej się trochę. Tryb życia ogólnie z tego wszystkiego, więc ja proponuję, żeby poszła na cmentarz i zaniosła tych kolegów tutaj. Za dużo tych zwierzaków. Czy znaczy ja już mówiłam, że nie zamierzam już robić więcej zwierzaków w tej rodzinie? Chyba nie mówiłam. Trzeba kolejne pokolenie udekorować tutaj. Może jakiś mały zwierzak, yy, jakiś chomik czy coś takiego yy, się gdzieś tam przydarzy? Ale psa ani kota już nie zamierzam mieć żadnego do końca serii. Może Artemonowi by pasował pies taki. Piesłowiecki, żeby znajdował różne jakieś przedmioty, ale ja mam dość już tych zwierzaków, bo i tak, w sumie, te zwierzaki są takimi cieniami gdzieś tam, snującymi się po domu. Nic więcej, w sumie, tak naprawdę z tych zwierzaków nie wynika, bo ja po prostu nie mam na to czasu. Ja nawet nie mam czasu każdym simem się zająć, a co dopiero jeszcze zwierzakiem, więc jest to trochę bez sensu i tylko później wy mi macie za złe, że ja się nie zajmuję tymi zwierzakami, bo po prostu nie ma kiedy. No, tutaj ratowniczka już pływa znowu. Zamiast iść spać i pływa w podłodze. To jest talent. Bardziej w trawniku, ale no nieważne. Co u Ciebie, Beatrycze, jeden z bliskich Simów słyszał o tobie wiele dobrego i bardzo chce Cię poznać. Mogę dać mu twój numer, ale ona jest wdową, jeszcze nadal cierpiącą po mężu. Nie wiem, czy to miało być jakieś swatanie, ale trochę tak wyglądało. To nie jest chyba na miejscu. Kim jest Aneta Banan? A, a to nie jest żona Adriana? Ja ją mam w drzewie genealogicznym, kojarzę tę grzywkę. Zaraz sprawdzę zresztą. No, dobrze mówię. Aneta banan. Adriana banana, yy, żona, a Maja banan to jest ich córka. No. Ja mam wszystko udokumentowane. Dobra, Artemon wrócił. Nastrój ma taki sobie, ale już możemy powoli brać się za organizowanie tego ślubu. No, i z Anetą będzie gadał. Toż zanim ona tu przyjdzie, toż daj sobie spokój. Aha, i telewizor się zepsuł, świetnie. W sumie Artemon mógłby spróbować go naprawić. Aureliusz. Ale nie umieraj zaraz przed ślubem, może co? Artemon miał się tym zająć, znaczy miło było, gdyby Artemon też się nie, nie, nie zginął przed ślubem, bo to on jest dziedzicem, ale. no i naprawił. Zrobimy sobie ślubiks nad basenem. Te leżaki plastikowe świetnie tu wyglądają. Ale nie chciałam ich teraz usuwać na chwilę dosłownie. Ten pieniek został tam, gdzie był, no bo to w końcu pieniek, no nie? Te takie ławeczki z pniaków też tu postawiłam, no i łuk weselny z Wyspiarskiego, taki z żółtym, żeby pasowało wszystko i barek z piwnicy tutaj przytaszczyłam własnymi ręcyma i będziemy sobie chlać. Mam nadzieję, że Merta Cześć będzie zaproszona, bo ja się czuję zaproszona. No dobra, czy wszystko jest zrobione? Oczywiście jeszcze część rodziny jest bardzo smutna, a Artemonowi się chce bawić. A, już proszę sobie w piłkę grać na kąpie, dobrze. A tak poza tym to chyba tylko Lukrecja mogłaby zrobić jakieś ciasto, które będzie właśnie nam służyło jako weselne, ale chyba w pieczeniu takich rzeczy za bardzo nie ma. Tutaj w ogóle większości rzeczy nie mogę zrobić, chyba dlatego, że nie mam składników. Nie wiem do końca, jak to działa. Czy pieczenie trzeba koniecznie z ogrodnictwem łączyć? Trochę dziwne. No w każdym razie rzeczywiście tutaj nie ma takiego. Bo to są takie wypieki piekarskie, bardziej w sumie niż cukiernicze. Yy, więc zrobimy sobie jakieś ciasto. Może białe ciasto niech po prostu zrobi. A kokosowe? O, no, to może być. A co ci się na malowanie wzięło? Becia już tam pływa, a Aureliusz niech yy, organizuje to wesele w końcu. Kosmita do nas przyszedł. Znaczy nie wiadomo w sumie, czy to kosmita, ale ma zieloną skórę po yy, kosmitowym rodzicu. <grym> po rodzicu kosmicie. Nie można mnie zaprosić, to ja się wproszę inaczej. Lucrecja mnie tam wkręci. Tatiana nazywa się teraz Talla i pięknie to współgra z jej imieniem Tatiana Talla. W sumie nie możesz za dużo osób zaprosić. Lia Socha. Rozumiem, że Lija zmieniła. Jest jako kobieta chyba określana. Um, zmieniła nazwisko, fajnie. Miksologa możemy sobie wziąć, bo nie będzie mi się chciało klikać, żeby ktoś robił drinki. Muzyk nie jest potrzebny, bo. To właśnie muzycy biorą ślub, więc oni sobie poradzą. O, Malika chce spotkanie zrobić, jak ona właśnie przyszła tutaj na ślub. Aureliusz, zły garnitur, zły garnitur. Ona zła sukienka? No nie. Ja jej taką ładną suknię zrobiłam. Zaraz to załatwimy, mam nadzieję. Ty masz piękny, granatowy smoking. Bardzo proszę się przebrać. A co ona zrobiła? To jest ciasto kokosowe, takie jakość kiepska. Ups. No, czy ona się przebierze? I czy ona się przebierze na stałe? No, to rozumiem, kurczę. Zrobiłam jej takie afro, bo stwierdziłam, że jak nie ma tego fifroczka, to nagle ma taką burzę loków. Nieważne, że te włosy są trochę dłuższe nagle. Oj tam podniosły jej się od upięcia. A, to w ogóle pełną miskę cały czas mamy, a kota już nie ma. W sumie to można to sprzedać, jako że nie zamierzam mieć więcej już zwierzaków. Może tort nie jest najlepszy, ale Lukrecja się bardzo starała, na pewno. Co? Merta Cześć jest nastolatką? Teraz dopiero zauważyłam. Okej. Okay. Byłam pewna, że jest młodą dorosłą, no ale dobrze. O, Aureliusz to totalnie powinien teraz nas Instagrama na, na story wrzucić. Relacje ze ślubu. A potem niech od razu bierze ślub po prostu. Na co mamy czekać? Wawrzyniec widzę postanowił się nie wystroić dzisiaj. Nie no wiem, że jak nie są zaproszeni na wesele tylko takse przychodzą przez telefon ktoś ich zaprasza to wtedy są byle jak ubrani. W ogóle Lukrecja to chyba idzie do pracy za raz, za 40 minut więc fajnie by było gdyby miała okazję em, zobaczyć ten ślub i dopiero pójść. Ooo ale masz szopę i tańczą głupki. Artem, on tam wywija. <grych> Lukrecja jest w tej chwili trochę zajęta. Czy mimo tego ma pójść do pracy? Eee, śmiesznie byłoby, jakby wzięła urlop, jak jeszcze w tej pracy nawet nie była. Nie no, dobra, idź do pracy. Już najważniejszą część ceremonii chyba zobaczyłaś. Nara. No prawie, w sumie. Teraz dopiero wymijają się obrączkami, ale no wiesz. Okej, okay. już, już muzyka przestała grać. Można przestać tańczyć. I można iść się nachlać. Becia wygląda jak prawdziwa gwiazda w tej sukni. No dobra, weźmy ten niedobry tort. A, no tak, pierwszy pocałunek zawsze jest przy ślubie. Nie wiem, jakie tutaj wzorce etyczno-religijne próbują nam wpoić w tym Sims 4, ale już któryś raz tak jest. O! Ta z babeczką. I to z serem? Zawsze spoko. Jakby podawali tosty z serem na weselu, to to by było wesele, na które warto pójść. Właśnie mi się coś w głowie zaśpiewało, bo myślałam o tytule na ten film i... <laughs> tak a propos jeszcze tego, że Beatrycze po urodzinach i też ktoś inny został, e, Wiktoryna, zosta zostały wyrzucone z klubu, bo były za stare, to mi się zaśpiewało w głowie, za na ślub, za starzy na klub... <laughs> No i właśnie Wika też chyba do pracy pójdzie, no, no chyba, że weźmie sobie urlop. Niech sobie weźmie urlop. A <laughs> wszyscy z zniesmaczeni tym tortem w ogóle. Boże, co ta Lukrecja upiekła? A Lukrecja uciekła od odpowiedzialności w ogóle. E, yy, no ten, ja muszę iść do pracy. <laughs> o, poszłam sobie. To pa. Ej, czekaj, 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 ty, a Dominika? A Dominika to przyszła? Przmiał się zaprosić. To jest bardzo ważny Artemon. Y, ten, no, mój brat właśnie wziął ślub i tak trochę zapomniałem cię zaprosić, ale może teraz wpadniesz, jak już tort jest zjedzony. Ten się zdrzemnąć poszedł, no nie mogę. Ja nie pamiętam, czy Aurelius i Marika to się w ogóle barbnęli. Wydaje mi się, że chyba nie. Więc Artemon ma dobrą reputację, świetnie. Do dokładnie tak powinno być. A może, Jolo, może postaraj się o dziecko w ogóle? Może się uda i może już będzie z głowy? No, oglądanie gwiazd i nieba, i w ogóle leżenie na ziemi, i wskazywanie palcami różnymi, różnych rzeczy bardzo zacieśnia więzi przyjacielskie między Simami z jakiegoś powodu. Lukrecja potrzebuje rozrywki. Jest spięta, że musiała w połowie wesela wyjść do pracy, i taka sfrustrowana teraz wróciła z tej pracy, bo już jest po wszystkim, praktycznie. Tutaj już noc poślubna się dzieje, mimo że impreza jeszcze trwa. Dobra, Artemon. Trochę za mało ludzi jest u nas. Więc ja proponuję, żebyś jeszcze nie szedł spać. Tylko żebyś zaproponował dominicę, żeby się wprowadziła. Halo, gdzie jest domek? Gdzie jest domek? Proszę mi, domek. Chyba, że nie mogę tego zrobić podczas imprezy, może. No nie, chyba nie mogę. No to musimy. W sumie to może już zakończmy to wesele, już jest późno. No dobra, oni się już tam barbnęli, więc można już ym, tutaj kombinować z. Przeprowadzką. Wiem, że Marika mieszka sama, ale w sumie nawet nie wiem do końca gdzie. E, ale z tego względu, że mieszka sama, no to można by było tego Aureliusza po prostu do niej wrzucić i by sobie mieszkali, nie? Ale bardzo bym chciała zrobić jakiś taki naprawdę konkretny dom. Temu Aureliuszowi, żeby on był bardzo dopasowany do niego i w ogóle, więc będę się tym zajmować gdzieś tam między odcinkami. Na razie go po prostu wrzucę do niej i niech sobie mieszkają. Aha, ona mieszka w San Myshuno, to w takim razie na pewno mieszka w mieszkaniu i ma niecałe 20 tysięcy. To nie jest szczyt moich marzeń, a tym bardziej marzeń Aureliusza, myślę, więc rzeczywiście damy mu trochę hajsu i wybuduję sobie jakiś domek gdzieś tam, jakiś fajny. Cóż, przynajmniej twoi simowie mają te ceremonie za sobą. Według mnie to był bardzo dobry ślub. Proszę się nie czepiać. Boże, czterech simów tylko zostało kiedy? Ostatnio było czterech simów w tej rodzinie. Kurde. Chyba jak była ula i trójaczki. Chociaż no nie, jak był Borys. Ale nie, bo jak był Borys, to były jeszcze psy. Przeważnie były dwa psy, albo nawet czasami chyba i trzy. Więc trochę zajmowały miejsca te psy. Więc nie były tylko cztery miejsca w rodzinie zajęte. Takiego czegoś to już dawno nie było. O, no, fajnie, fajnie. Okej. Okay. Rozumiem, że już w takim razie też sobie już poszedł. Jezu, ile zmian w tym odcinku. A Ona ma pełną energię o północy, nie wytrzymie. Okej, okay, chce być dowcipnisiem, jak Karina niegdyś. Nienawidzi swojego byłego męża, który już zdążył się ohajtać z tą Zuzą Ratajczyk piękne, a tak poza tym to tylko standardowe kontakty z rodziną i ma jedną przyjaciółkę, możemy to brać pod uwagę, pamiętać o tym, że ona ma tę przyjaciółkę, bo to nie jest żaden jej członek rodziny tylko po prostu przyjaciółka, jakaś losowa e, więc spoko, fajnie chociaż ktoś będzie miał raz przyjaciela w tej rodzinie, znaczy no Wika niby z tym Wawrzyńcem tam się trochę kumpluje, ale w sumie tego Wawrzyńca aż tak dużo nie było, więc trudno w sumie to tak nazwać jakąś bardzo głęboką przyjaźnią to może jeszcze na koniec, mimo że ta Dominika jest już przeze mnie przebrana i nie mam potrzeby wchodzić do kasa tak naprawdę w tej chwili, ale może zakończę ten odcinek wejściem w kas i pokazaniem wam jakby całej okazałości Dominiki gdzieś jakoś tak z bliska. I to będzie moje ujęcie na koniec. A zaraz, jeszcze jakie ona ma umiejętności? O Boże, jak ona ma mało umiejętności. No dobra, jakoś będziemy klarować tę jej osobowość. Ona teraz ma jeszcze 12 dni, a Artemon chyba 2? Tak, czyli jest 10 dni młodsza. Nie jest aż tak strasznie dużo młodsza, tak naprawdę, od niego. Um, zazdrosna miłośniczka muzyki i dobra. Ona by, tak naprawdę, charakterem mega pasowała do Aureliusza, no, bez kitu, ale byliby trochę, chyba, zbyt podobni do siebie, mam wrażenie. No, tylko, że oczywiście nadal mam tego green screena. Mimo, że zmieniałam stroje już w tym odcinku, to znowu zapomniałam o tym. No dobrze, to ja w takim razie podmienię to tło w montażu. Pamiętam, że jak kiedyś tam, chyba jak z Tobiaszem nagrywałam, to był chyba 140 odcinek, to podmieniłam właśnie to tło zielone na jakieś, jakieś tam, zrobiłam screena po prostu salonu bananów. Teraz musiałabym zrobić nowe, bo ten salon wygląda zupełnie inaczej. Ale po prostu jakby no już w montażu zrobiłam kromaki, tak? I Wrzuciłam zdjęcie zamiast tego zielonego tła, yy, i bardzo dużo było komentarzy pytających mnie, jak to zrobiłam. W sensie ludzie myśleli po prostu, że ja sobie podmieniłam to tło w trakcie gry jakoś, zmodowałam sobie. Nie umiem tego robić. Podejrzewam, że jest to raczej proste do zrobienia, ale nigdy tego nie robiłam, więc nie umiem. Yy, ale no, jakby to nie jest trudne, żeby to tak w montażu zrobić, zwłaszcza jak się ma taki mocno zielony ekran. Także. O, proszę bardzo. No dobra, żartowałam. No dobra, najpierw zbliżenie na twarzyczkę. Dominika wygląda tak. Jest bardzo ładna, ale można zobaczyć z profilu, że jest coś takiego, na przykład ma takie usta mocno wystające. Nie jest jakaś taka idealna, nie? nie ale no jest dość mocno ładna, więc, więc to jest taki w sumie troszeczkę... Dziwny wybór, jak na mnie, chyba, bo y, chyba tak y, typowo ładnej dziewczyny to jeszcze w tej rodzinie nie było. Ale ja czuję takie powołanie, po prostu taką misję, żeby uratować te geny jeszcze na koniec, żeby to dziesiąte pokolenie było trochę bardziej ogarnięte pod względem genów. Mam nadzieję, że dziecko nie będzie identyczne jak Dominika, ale mam nadzieję, że chociaż kurde ten kształt twarzy przejdzie w końcu. Ale dobra, nie będę mówić o moich nadziejach, bo one się nigdy nie spełniają. Także tutaj. Zakończę zdradzanie moich marzeń. Myślę, że niektórzy członkowie rodziny nadal są jeszcze trochę smutni z powodu Andrzeja i kota, ale już niedługo się to troszeczkę wyklaruje. W następnym odcinku nie wiem w sumie jeszcze, czy Artemon będzie już brał ślub, ale myślę, że chyba tak. Myślę, że chyba będziemy się już bardzo mocno zbliżać do wydania na świat tego dziesiątego pokolenia. Jeszcze chyba nie, nie w następnym odcinku, ale może w jeszcze następnym już będzie nubu. No to to wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie, subskrypcję, go komentarze, jeżeli jeszcze nie zmuszam i widzimy się w następnym. Pa!